Jestem ambasadorką pewnej kampanii społecznej, która nazywa się Love Over Hate. Ma już swoją, założona została strona, która się właśnie tak nazywa loveoverhate.pl. Bardzo polecam Państwu wejście na tę stronę, ponieważ wszyscy możemy zacząć działać aktywnie przeciwko hejtowi. Ja dzisiaj mam napisane na moim... Zauważyłem, że masz bardzo niektóre brzydkie słowa. Same brzydkie, same przykre, ale postanowiłam się z nimi zmierzyć, a właściwie moje ciało się mierzy i Państwo, którzy będziecie to czytali. Z tyłu jest bardzo ważny hashtag. Przyłączyłam się z wielką chęcią, dlatego że nie tylko dotyka to osób publicznych, ale również dzieci w podstawówce. Osoby naprawdę nie wystawiające się na ocenę, na krytykę. Po prostu jest coś takiego, że daliśmy sobie przyzwolenie do mówienia tak brzydkich rzeczy o innych ludziach publicznie. I to jest absolutnie straszne i trzeba przeciwdziałać temu. A co Cię tak najbardziej oburzyło z hejtu, który Ciebie dotknął? Co mnie oburzyło? Nie, mnie nic nie oburzyło. Mnie raczej wiele rzeczy zastanawia. To znaczy zastanawia mnie na przykład, jak trudna do przyjęcia jest nagość, a jak łatwo się ludzie zgadzają na pewne postawy, pewne takie, powiedziałabym, no... estetykę pornograficzną, powiedziałabym, że wydęte usta, wypięta pupa i pewna propozycja jest okej, ale już nagość i swoboda nie. I to mnie bardzo, chyba najbardziej zastanowiło. Czyli, że my się nie możemy zmysłowo wyrażać, my nie możemy lubić swojego ciała, my nie możemy, bo jesteśmy krytykowani, natomiast to, jeżeli jakaś panna wydyma usta i wypina pupę, to jest właśnie to, w czym żyjemy i to jest tolerowane, to jest okej.